Nasza opowieść rozpoczyna się od dramatycznego starcia. Oficer Rick Grimes wraz ze swoim partnerem Shane'em Walshem stają twarzą w twarz z Regim, uciekinierem z więzienia. Rick instruuje Shane'a, aby go osłaniał podczas gdy on sam próbuje otoczyć Regiego. Jednak przebiegły i zdesperowany zbieg zręcznie wytrąca broń z dłoni Shane'a i oddaje strzał w kierunku Ricka. Nagle akcja przenosi nas do szpitala, gdzie zdezorientowany i oszołomiony Rick budzi się na łóżku. Próbuje wstać, ale jego nogi odmawiają posłuszeństwa i upada na podłogę. Woła o pomoc, ale jego wołanie pozostaje bez odpowiedzi. Po kilku niekończących się minutach oczekiwania, Rick z trudem wstaje i ubiera się. Rozpoczyna eksplorację szpitala, który wydaje się być opuszczony. Jego serce zaczyna bić szybciej, gdy winda, którą zjeżdża na inne piętro, otwiera drzwi, a do środka wpadają zwłoki. Rick ponownie woła o pomoc, ale jego wołanie ginie w pustym szpitalu. Zauważa drzwi do stołówki zablokowane deską i postanawia sprawdzić, co się za nimi kryje. Gdy je otwiera, odkrywa pomieszczenie pełne zombie. Zostaje zaatakowany, ale udaje mu się uciec, choć nie bez konsekwencji. Upada ze schodów. Zdezorientowany Rick próbuje znaleźć jakiś środek transportu. Jego jedyną opcją jest rower pilnowany przez na wpół zjedzonego umarlaka. Po chwili obrzydzenia Rick opanowuje się, chwyta rower i pcha go w dół drogi. Przerażony upada na kolana i pozwala sobie na chwilę słabości, płacząc. Ale potem z determinacją wstaje i kontynuuje swoją podróż. Kiedy dociera do domu, zastaje go splądrowanym i opuszczonym. Po wyjściu na zewnątrz zostaje niespodziewanie uderzony łopatą w głowę przez młodego Dwayna Jonesa i traci przytomność. Ojciec Dwayna, Morgan, natychmiast podbiega i gani chłopca, mówiąc mu, że Rick jest żywym człowiekiem, a nie zombie. Grimes budzi się w domu Jonesów, gdzie gości go Morgan wraz ze swoim synem. Zdezorientowany i przerażony Rick zaczyna panikować, nie rozumiejąc, co się dzieje. Morgan, zaskoczony, że Rick nie jest świadomy apokalipsy zombie, uspokaja go i wyjaśnia sytuację. Grimes wyjaśnia, że został postrzelony i zapadł w śpiączkę, a teraz nie ma pojęcia, co się dzieje. Morgan opowiada Rickowi, że niewiele wiadomo o przyczynach wybuchu epidemii. Media informowały, że wszyscy powinni przenieść się do dużych miast, gdzie będą bezpieczni. Morgan jednak postanowił zaryzykować i pozostać w małym miasteczku. Od tamtej pory nie ma prądu i nie wie nic więcej. Rick wspomina, że jego żona Lori miała rodzinę w Atlancie i mogła tam się udać z ich synem Carlem. Po rozmowie Rick, Morgan i Dwayne udają się na posterunek policji, gdzie Rick pracował przed apokalipsą. Morgan dyskretnie pyta Ricka, czy nie miałby nic przeciwko, gdyby on i Dwayne zamieszkali w domu sąsiada. Rick zapewnia, że nie ma powodów, aby tego nie robił. Po dotarciu na posterunek Rick dziękuje Morganowi za podwiezienie i prowadzi go do zbrojowni. Pozwala mu wybrać broń, podczas gdy sam idzie przebrać się w policyjny mundur. Rick zaopatruje się w broń i radiowóz, który oferuje również Morganowi. W trakcie rozmowy ich uwagę przyciąga zombie, który napiera na ogrodzenie z siatki. Rick chce go zastrzelić, ale Morgan powstrzymuje go, tłumacząc, że umarlak nie stanowi dla nich zagrożenia, a kula może przydać się później. Morgan i Dwayne planują pozostać w małym miasteczku. Obaj mężczyźni żegnają się, życząc sobie nawzajem powodzenia. Rick obiecuje, że wróci po nich, gdy sytuacja się uspokoi. Zanim jednak wyrusza w drogę do Atlanty, podchodzi do zombie, które wcześniej pilnowało roweru i strzela mu w głowę, kończąc jego męczarnię. Po wyczerpującej całonocnej podróży Rick w końcu dociera do granic Georgii. Na horyzoncie widzi on stację benzynową, jednak doświadczenie nauczyło go, że paliwo jest tam równie rzadkie jak ludzie. Narasta w nim frustracja, ale nie ma innego wyboru, jak kontynuować jazdę,
aż do momentu, gdy samochód zatrzymuje się z braku paliwa. Zdecydowany, by się nie poddawać, Rick rusza na piechotę w kierunku pobliskiej farmy. Po bezowocnym pukaniu do drzwi i braku jakichkolwiek odpowiedzi, decyduje się wejść do środka. Wstrząsający widok, który odkrywa, przekracza granice jego najgorszych koszmarów. Cała rodzina nie żyje, a wszystko wskazuje na to, że popełnili samobójstwo. Przerażony Rick wybiega na zewnątrz, gdzie zmuszony jest zwymiotować. Po chwili z trudem opanowuje emocje i udaje się do stodoły. Tam na szczęście znajduje konia i siekierę. Z nowo zdobytym środkiem transportu i narzędziem do obrony kontynuuje swoją podróż do Atlanty. Podczas drogi próbuje odwrócić myśli od makabrycznych scen, które widział, opowiadając koniowi o narodzinach swojego syna Karla. Niestety nie przynosi to oczekiwanego ukojenia. Po długiej podróży Rick dociera na miejsce. Na pierwszy rzut oka miasto wydaje się opuszczone, ale wkrótce zauważa, że nie jest sam. Pierwsze zombie, które go dostrzegły, zaczynają za nim podążać. Ich liczba powoli, ale nieubłaganie rośnie. Wkrótce Rick wpada na ulicę pełną umarlaków. Próbuje zawrócić, ale droga, którą wybrał, jest zablokowana przez zombie. W tym totalnym chaosie Rick zostaje zrzucony z konia. Większość zombie rzuca się na zwierzę, a reszta zwraca uwagę na Grimesa. Używa on siekiery, którą znalazł w stodole, aby się bronić, ale wkrótce zostaje otoczony. W desperacji zaczyna strzelać. Nagle znikąd pojawia się młody mężczyzna o imieniu Glenn. Chwyta Ricka i mówi mu, aby podążał za nim i przestał strzelać. Zabiera go do drabiny, która prowadzi na schody przeciwpożarowe. Grimes, zszokowany ilością zombie, mówi, że nigdy nie widział ich aż tylu. Chłopak zapewnia go jednak, że to nic w porównaniu z tym, co czeka na nich w głębi miasta. Wspinają się na dach, skąd Glenn skacze na dach sąsiedniego budynku. Rick waha się, ale zdaje sobie sprawę, że nie ma wyboru. Po skoku schodzą z budynku i biegną do lasu, który znajduje się około przecznicy dalej. Nowy znajomy informuje policjanta, że zombie są powolne i powinni z łatwością je ominąć. Ostrzega również, że jedno ugryzienie szwendacza może zabić. Po długiej i niebezpiecznej podróży Rick i Glenn w końcu docierają do obrzeży miasta, gdzie rozciąga się zalesiony teren. Patrzy on na Ricka z zaskoczeniem, zauważając brak doświadczenia mundurowego w radzeniu sobie z obecną sytuacją. Rick wyjaśnia, że przez większość czasu trwania apokalipsy zombie był w śpiączce. Zaniepokojony, Grimes pyta Glenna o los mieszkańców Atlanty. Ten z ciężkim sercem wyjaśnia mu, że to, co widzieli w mieście, to jego dawni mieszkańcy, którzy poprzemieniali się w zombie. Opowiada, jak rząd próbował skierować ludzi do miast w nadziei na ochronę, ale plan ten obrócił się przeciwko nim. Ludzie zaczęli umierać i przekształcać się w szwendaczy. W ciągu zaledwie tygodnia Atlanta stała się miastem umarłych. Słuchając tych słów, Rick upada na ziemię, przerażony myślą, że jego żona Lori i syn Carl mogli nie przeżyć. Glenn, widząc jego rozpacz, stara się go pocieszyć. Mówi mu, że jest częścią małego obozu ocalałych, którzy podobnie jak Rick próbowali dostać się do Atlanty, ale nie zdołali. Zamiast tego rozbili obóz na skraju lasu. Rick, wciąż zaniepokojony, pyta, czy miejsce to jest bezpieczne. Glenn uspokaja go, mówiąc, że mają samochody, które służą im za schronienie, a także system wart, który zapewnia im ciągłą czujność. Dodaje, że wybrali miejsce blisko miasta, mając nadzieję, że rząd łatwiej ich odnajdzie, kiedy uda mu się opanować sytuację. Po długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży Rick oraz Glenn docierają w końcu do obozu. To, co tam zastaje, przekracza wszelkie jego oczekiwania. Wśród ocalałych dostrzega dwie najważniejsze dla niego osoby – swoją żonę Lori i syna Karla. Moment, w którym biegną, by rzucić się w sobie w ramiona, jest dla Ricka najszczęśliwszym od dawna. Czując ich ciepło, zapomina na chwilę o otaczającym ich świecie.
Ta chwila wzruszenia i ulgi przewyższa wszystko, czego mógł się spodziewać. Odnalezienie swojej rodziny wśród chaosu i zniszczenia jest dla niego prawdziwym zwycięstwem. Z uśmiechem na twarzy Shane podchodzi do Ricka, aby go przywitać. Widok starego przyjaciela wywołuje u Ricka falę radości. Lori, jego żona, wyjaśnia, że to właśnie Shane był ich opoką w trudnych chwilach, pomagając jej i ich synowi Karlowi uciec do Atlanty. Pełen entuzjazmu Shane zabiera Ricka na wycieczkę po obozie. Przedstawia mu wszystkich mieszkańców tworzących niewielką, ale zgraną społeczność. Wśród nich jest Glenn, młody mężczyzna, który pomógł Rickowi w mieście. Poznaje również Alena i Donę, dumnych rodziców bliźniaków Bena i Billiego, Dale'a, właściciela kampera, Jima, Carol z córką Sofią oraz siostry Emmy i Andrea. Po krótkim czasie wszyscy dają Rickowi i Lori przestrzeń, aby mogli cieszyć się swoim wzajemnym towarzystwem. Pod osłoną nocy Rick i Lori prowadzą poważną rozmowę. Lori z wyrzutem w głosie przeprasza za zostawienie Ricka w szpitalu. On jednak uspokaja ją, wyrażając swoje zrozumienie. Był szczęśliwy, wiedząc, że zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo Karlowi. Zaniepokojony Rick pyta Lori, czy Dale jest wystarczająco czujny. Ta zaczyna tłumaczyć, że do tej pory niewiele zombie zbliżyło się do ich obozu. Rick, zastanawiając się nad skomplikowaną sytuacją, w której się znaleźli, przyznaje, że czuje strach. Ta nowa rzeczywistość jest przerażająca, ale obecność rodziny daje mu siłę do walki. Kiedy nastał kolejny poranek, Rick obudził się, zauważając, że Shane właśnie opuszcza namiot. Partner z pracy z uśmiechem na twarzy wspomniał, że kamper Dale'a wyposażony jest w sprawnie działający prysznic. Zaproponował Rickowi, aby skorzystał z tego udogodnienia, a następnie wspólnie udali się na polowanie. Rick z wdzięcznością przyjął propozycję i udał się do kampera. Po odświeżającym prysznicu spotkał Dale'a. Ten z poważnym wyrazem twarzy ostrzegł Ricka, że powinien zachować ostrożność wobec Shane'a. Mimo, że był on cennym członkiem społeczności i pomagał w obozie, Dale zauważył, że nie jest on do końca zadowolony z powrotu Ricka. Sugerował on, że Shane mógł darzyć Lori uczuciem. Rick, choć zaskoczony, docenił troskę Dale'a. Zapewnił go jednak, że Shane dbał tylko o bezpieczeństwo Lori i Carla podczas jego nieobecności. Z lekkim uśmiechem Rick opuszcza kampera, gotowy na polowanie z Shane'em. Tymczasem Lori, Carol i Donna udały się nad pobliski strumień, aby wyprać ubrania. Reszta grupy pozostała w obozie, pilnując dzieci. Podczas polowania Rick i Shane prowadzą rozmowę. Shane wyraził swoje zadowolenie z faktu, że Rick zdecydował się zabrać ze sobą broń. Do tej pory jedyne, co mieli, to jego pistolet i strzelbę Dale'a. Polowanie było trudne, a ich dieta zależała głównie od tego, co Glennowi udało się zdobyć podczas wypraw do miasta. Nagle usłyszeli szelest. Odkryli, że pochodzi on od zombie, którego nazwali Front. Ten, nieświadomy ich obecności, zajadał się jeleniem. Rick i Shane zastanawiali się, czy spożycie mięsa z jelenia, który stał się pokarmem dla zombie, byłoby bezpieczne. W tym momencie zrozumieli, że muszą podjąć decyzję, która mogłaby wpłynąć na ich przetrwanie. Nad strumieniem Lori zaczyna snuć fascynującą opowieść dla swoich towarzyszek, Carol i Donny. Opowiada im o tym, jak po raz pierwszy spotkała Ricka. Kiedy kończą pranie, decydują, że nadszedł czas na powrót do obozu. Podczas drogi powrotnej, Allen, który pełnił w tym czasie funkcję strażnika, dostrzega szwendacza, który podąża za kobietami. Zaczyna krzyczeć, ostrzegając je. Chce zastrzelić szwendacza, ale Donna niespodziewanie staje mu na drodze. W tym momencie Dale, który właśnie rąbał drewno na opał, podchodzi od tyłu i odcina głowę zombie. Wszyscy odetchnęli z ulgą, dopóki nie zauważyli, że odcięta głowa szwendacza wciąż dyszy i jęczy. Widok żyjącej, odciętej głowy wprawia ich w szok. Tymczasem Rick i Shane, którzy są na polowaniu,
zastanawiają się, czy zabrać ze sobą jelenia. Gdy zombie zaczyna wstawać, Rick uderza go w głowę swoim toporem. Nagle słyszą wystrzał i szybko biegną z powrotem do obozu. Po powrocie widzą, że Allen wpakował kulę w głowę szwendacza, który zaatakował kobiety. Mężczyzna sugeruje Dale'owi, że powinni zabrać ciało zombie do lasu, z dala od obozu. Rick natychmiast podbiega do Lori, próbując ją uspokoić. Tymczasem zazdrosny Shane obserwuje ich z ukrycia. Pod osłoną nocy po niedawnym ataku zombie Shane pełni wartę. Rick dołącza do niego, a ich rozmowa skupia się na obecnej sytuacji. Rick jest zdania, że powinni ruszyć dalej, uważając, że pozostanie w pobliżu Atlanty, gdzie tłumy zombie mogą z łatwością zaatakować ich niewielką grupę, jest zbyt ryzykowne. Shane natomiast jest przekonany, że powinni pozostać na miejscu. Wierzy, że rząd w końcu przyjdzie i uporządkuje sytuację. Jego zdaniem, jeśli pozostaną na miejscu, łatwiej będzie ich odnaleźć ewentualnym ratownikom. Po długiej dyskusji Rick zgadza się z Shane'em, ale pod warunkiem, że wszyscy członkowie grupy zostaną przeszkoleni w posługiwaniu się bronią i zawsze będą uzbrojeni. Shane zaniepokojony pyta, skąd wezmą wystarczającą ilość broni. Rick, choć nie ma jeszcze konkretnego planu, zapewnia go, że coś wymyśli. Następnego dnia Rick zwraca się do Glena z pytaniem, czy podczas swoich wypraw do Atlanty po zapasy zauważył jakieś sklepy z bronią. Glen nie jest pewien, ale Jim, który słuchał ich rozmowy, podaje im lokalizację jednego z nich. Glen idzie po swoją mapę, a w tym czasie Rick rozmawia z Lori. Wyjaśnia jej, że zamierza pomóc Glenowi w zdobyciu pistoletów. Kobieta jest zaniepokojona, ale Rick uspokaja ją, zapewniając, że wszystko będzie dobrze. Dodaje również, że planuje nauczyć Carla strzelać. Zanim jednak Lori zdąży zabrać w tej sprawie głos, Rick i Glen wyruszają do Atlanty po zapasy. Podczas gdy obaj mężczyźni kierują swoje kroki w stronę miasta, Rick zaczyna rozmowę na temat stanu psychicznego Jima. Glen wyjaśnia, że jest on jedynym znanym im ocalałym z Atlanty. Widział, jak cała jego rodzina została zjedzona przez zombie, podczas gdy on sam uciekł. Nagle Glen zatrzymuje się w miejscu. Wyjaśnia, że sklep z bronią, który mają na celu, znajduje się o 5 przecznic dalej niż kiedykolwiek dotarł podczas swoich wypraw. Wyraził on obawę, że obaj nie będą w stanie tam dotrzeć. Rick uspokaja go, mówiąc, że ma pewien pomysł. Zabiera Glena do miejsca, gdzie dzień wcześniej zabił jednego ze szwendaczy. Zauważył, że zombie nie mylą go z żywym człowiekiem, a przyczyną tego, jak przypuszcza, jest zapach. Wyciąga nóż i zaczyna kroić części ciała zombie, instruując Glena, aby posmarował nim swoje ubranie i schował kilka kawałków do kieszeni. Rick ma nadzieję, że jeśli będą śmierdzieć jak trupy, to nie zostaną zaatakowani. Z determinacją dwaj mężczyźni kierują się w stronę granic miasta. Gdy docierają na miejsce, podchodzą do jednego z zombie, aby przetestować skuteczność swojego planu. Na początku wydaje się, że zombie zaatakuje Ricka, ale uspokaja się i wycofuje. Kiedy kontynuują swoją drogę w głąb miasta, zauważają, że żaden z zombie nie podąża za nimi. Rick zdaje sobie sprawę, że dzień jest pochmurny, a to może wpłynąć na ich bezpieczeństwo. Trupy na ulicach również ich nie atakują, a Glen zauważa, że nieumarli nie wydają się reagować, gdy rozmawiają. Rick przypuszcza, że nie są w stanie odróżnić swoich chrząknięć od normalnej rozmowy. Po dotarciu do sklepu z bronią, Rick i Glen stają twarzą w twarz z ogromnym tłumem zombie. Rick zachowuje zimną krew i instruuje Glena, aby zachował spokój. Wyciąga wózek na zakupy, mając na celu przewiezienie jak największej ilości broni. Używając siekiery, włamuje się do sklepu, jednocześnie nakazując Glenowi, aby przyspieszył tempo. Zauważa, że zombie zaczynają dostrzegać, że ich zachowanie odbiega od normy. W
W środku sklepu obaj mężczyźni chwytają tyle broni i amunicji, ile tylko są w stanie unieść. Kiedy opuszczają budynek, Rick dostrzega, że nadchodzi deszcz. Jeden ze szwendaczy zaczyna się do niego zbliżać, ale Grimes zabija go siekierą. Deszcz zaczyna padać coraz intensywniej, zmywając zapach zombie z ich ciał. Żywe trupy zaczynają dostrzegać obu mężczyzn i próbują ich zaatakować. Wózek z bronią przewraca się w tym chaosie. Rick zaczyna strzelać do zombie, podczas gdy Glenn gorączkowo podnosi porozrzucane bronie. Nagle jeden ze szwendaczy gryzie Ricka w ramię. Mimo bólu Rickowi udaje się go zabić, a obaj mężczyźni kontynuują swoją ucieczkę. Po wydostaniu się poza granicę miasta, Rick zrywa z siebie kurtkę, z ulgą stwierdzając, że ugryzienie nie uszkodziło jego skóry. Prosi Glenna, aby nie wspominał Lori o tym incydencie. Tymczasem w obozie Shane i Lori prowadzą rozmowę. Shane próbuje pocieszyć kobietę. Proponuje, aby wróciła do obozu, oferując swoje towarzystwo. Jednak Lori odmawia, mówiąc Shane'owi, że musi przestać próbować ją uwodzić, teraz kiedy wrócił jej mąż. Shane przypomina jej o nocy, którą spędzili razem w drodze do obozu. Lori, stojąc plecami do Shane'a, odpowiada: tamta noc była błędem. Minęły 3 tygodnie od momentu, kiedy grupa zdobyła broń. Teraz Rick i Shane z niezłomną determinacją uczą wszystkich obozowiczów, jak się nią posługiwać. Donna, jedna z uczestniczek treningów, robi znaczne postępy. Rick zauważa jej starania i nie szczędzi komplementów. Kobieta, choć wdzięczna za pochwały, przyznaje, że nie jest tak dobra jak Andrea. Rick z uśmiechem na twarzy odpowiada, że prawdopodobnie ani on, ani Shane nie dorównują jej umiejętnościami. Andrea, mimo że jej strzelanie budzi podziw zarówno u Ricka, jak i Shane'a, nie przywiązuje do tego większej wagi. Rick, próbując rozbawić towarzystwo, żartuje, że powinna spróbować przekonać o tym jego żonę. Następnie zwraca się do swojego syna, Carla, który z niecierpliwością czeka na swoją kolej. Pełen entuzjazmu chłopiec biegnie do ojca, podczas gdy Lori obserwuje całą sytuację z niepokojem. Podczas treningu strzeleckiego Rick jest pełen podziwu dla umiejętności Carla. Chłopak, zapytawszy, czy teraz będzie mógł nosić broń jak wszyscy inni, otrzymuje od ojca zapewnienie, że tak. Shane, zadowolony z postępów wszystkich uczestników, kończy trening, zapraszając ich z powrotem do obozu. Podkreśla, że teraz każdy jest w stanie się obronić. Rick, zwracając się do grupy, ogłasza, że Carl będzie od teraz nosił broń. Przyznaje, że niektórzy mogą czuć się z tym niekomfortowo, ale podtrzymuje swoje stanowisko, że każdy w obozie powinien nosić broń palną. Zapewnia innych, że zabierze Carlowi pistolet, jeśli kiedykolwiek wyciągnie go bez przyczyny. Rick próbuje przekonać Lori, że ich syn jest bezpieczniejszy w ten sposób, ale Lori się z nim nie zgadza. Uważa, że Carl jest jeszcze za młody, aby nosić broń. Zrozpaczona wyraża obawę, że koniec świata oznacza, że nie będzie miała nic do powiedzenia w kwestii wychowania własnego syna. Rick powtarza swoje stanowisko, a rozzłoszczona Lori odchodzi. Podczas drogi powrotnej Dale narzeka na odległość strzelnicy od obozu. Shane jednak uspokaja go, zauważając, że lepiej jest strzelać z dala, niż przyciągać stado zombie do siebie. Po powrocie Allen serdecznie ich wita. Rick sugeruje mężczyźnie, że ten mógłby skorzystać z treningu strzeleckiego, ale Allen mówi, że woli pozostać w obozie. Obawia się, że strzelanie przyciągnie szwendaczy, a także nie chce mu się iść taki szmat drogi. Donna z wyraźnym obrzydzeniem komentuje fakt, że Andrea i Amy dzielą kamper z Dale'em, nazywając to niechrześcijańskim zachowaniem. Lori ripostuje, mówiąc, że krytykowanie również nie jest zgodne z naukami chrześcijańskimi. Po tej odpowiedzi Donna odchodzi. Kilka dni później Rick, Shane i Dale udają się po drewno na opał. Rick wspomina, że Donna nie przestaje narzekać na sytuację Andrei i Amy z Dale'em.
Dale dodaje, że Donna nie okazała mu wdzięczności za uratowanie jej życia. Rick z uśmiechem na twarzy żartuje, że Dale zasłużył na towarzystwo dwóch atrakcyjnych młodych kobiet, ponieważ bez jego sprzętu kempingowego byliby w kłopotach. Mężczyzna podkreśla jednak, że do niczego między nimi nie doszło i przyznaje, że jest już za stary na takie przygody. Wyjaśnia, że obie kobiety pomagają mu utrzymać porządek i dotrzymują mu towarzystwa, odkąd kilka miesięcy temu zmarła jego żona. Rick zapewnia go, że nie musi się tłumaczyć i określa Donę jako starą gospodynię domową, która nie ma telenoweli, aby zająć swój mały mózg. Po chwili ciężkiej pracy przy rąbaniu drewna, Dale sugeruje powrót do obozu, twierdząc, że zebrali wystarczająco dużo, aby przygotować posiłek. Rick nie jest jednak pewien, czy to wystarczy, przypuszczając, że wieczór może być chłodny. To wywołuje gwałtowną reakcję Shane'a, który głośno odpowiada Rickowi, że jest zmęczony jego ciągłym narzekaniem. Shane podkreśla, że wszystko będzie dobrze i odmawia przeniesienia obozu. Zarówno Rick, jak i Dale są zaskoczeni wybuchem Shane'a. Dale, patrząc na odchodzącego Shane'a, komentuje, że ten ma chyba jakiś problem. Pod osłoną nocy grupa ocalałych gromadzi się wokół rozpalonego ogniska, delektując się mięsem jelenia, którego Shane upolował wcześniej tego dnia. W ciepłej atmosferze Rick wyraża swoje uznanie dla sprzętu kempingowego Dale'a, który okazał się nieoceniony w ich obecnej sytuacji. Następnie z ciekawością zwraca się do pozostałych członków grupy, pytając o ich życie przed wybuchem epidemii. Dale z nostalgią w głosie opowiada o swojej 40-letniej karierze sprzedawcy. Wspomina, jak przez 2 lata podróżował kamperem ze swoją ukochaną żoną Ermą. Zanim niespodziewanie zmarła podczas jednej z ich wypraw, 120 km na południe od ich domu. Po jej pochówku Dale udał się do Atlanty, mając nadzieję na bezpieczne schronienie i możliwość spotkania się z rodziną. Niestety, po przyjeździe do miasta droga została zablokowana. Mężczyzna dodał, że podczas swojej podróży natknął się na 2 siostry, Andreę i Amy, których samochód uległ awarii. Zdecydował się im pomóc, oferując podwózkę. Amy, młodsza z sióstr, ujawnia, że była studentką wychowania fizycznego, a Andrea pracowała jako urzędniczka w firmie prawniczej. Andrea żartobliwie dodaje, że praca jest jedną z niewielu rzeczy, za którymi nie tęskni. Glenn z kolei opowiada o swoim życiu jako dostawca pizzy w Macon. Przyznaje, że miał poważne problemy finansowe, na tyle poważne, że zastanawiał się nad prośbą o pomoc do rodziców, z którymi nie utrzymywał kontaktu. Mimo to z nostalgią wspomina te czasy, twierdząc, że chętnie by do nich wrócił, gdyby tylko oznaczało to powrót do normalności. Allen z dumą w głosie mówił, że był sprzedawcą butów w Gainesville i utrzymywał swoją rodzinę. Jim z kolei krótko stwierdza, że był mechanikiem. Rick i Shane dzielą się swoimi historiami o pracy w policji, a Carol z łzami w oczach wspomina, że sprzedawała produkty Tupperware, a jej mąż był sprzedawcą samochodów. Dodaje jednak, że ten zmarł tragicznie po tym, jak widział śmierć swoich rodziców. Amy przeprasza i oddala się od grupy, kierując swoje kroki w stronę kampera, aby skorzystać z łazienki. Nieświadoma niebezpieczeństwa nie dostrzega przerażającej postaci Reggiego, który przemieniony w zombie skrada się za nią. Wszyscy ocalali zamarli w przerażeniu, obserwując, jak Amy pada ugryziona w szyję. Policjanci eliminują strzałami nieumarłych napastników. Następnie Rick i Andrea desperacko próbują uratować Amy, jednak ich wysiłki okazują się daremne, gdyż dziewczyna wykrwawia się na śmierć w ciągu kilku chwil. Shane, zaniepokojony, ostrzega Ricka o zbliżającej się fali zombie, która zaczyna gromadzić się wokół obozu. Rick zdecydowanym tonem instruuje Lori, aby schroniła się z dziećmi w jednym z samochodów, podczas gdy reszta grupy ma przygotować się do obrony, wyciągając broń. Dale troskliwie próbuje zabrać Andreę w bezpieczne miejsce, ale ta uparcie odmawia opuszczenia ciała swojej siostry.
Lori z determinacją prowadzi Donę, Alena, Carol i dzieci do bezpiecznego schronienia, jednak grupa zostaje otoczona przez zombie. Lori w desperacji próbuje zastrzelić zbliżającego się do niej żywego trupa, ale traci nad sobą panowanie i upuszcza broń. Zanim jednak zostaje zaatakowana, Carol z niezwykłą odwagą podnosi pistolet i strzela szwendaczowi w głowę. Bliska śmierci Carol zostaje uratowana przez Glena. Podczas gdy grupa kontynuuje walkę, Jim zostaje złapany przez jednego z zombie i upada na ziemię. Wściekły bije go kolbą pistoletu, wykrzykując swoją złość za zabicie jego rodziny, dopóki nie zostaje powstrzymany przez Shane'a. Po zakończeniu ataku Andrea z bólem serca strzela Amy w głowę, aby zapobiec jej przemianie w nieumarłego potwora. Lori pełna skruchy przeprasza Ricka za swoje wcześniejsze wątpliwości. Kiedy się obejmują, zauważa z niepokojem, że Jim został ugryziony w przedramię. Ten jednak bagatelizuje to, nazywając swoje zranienie jedynie zadrapaniem. W atmosferze żałoby ocaleni gromadzą się, aby uczcić pamięć Amy. Shane z głębokim smutkiem w głosie wyznaje, że zawsze darzył Amy miłością, ceniąc jej bystrość umysłu i gotowość do wyrażania swoich myśli. Donna, choć przyznaje, że nie zawsze zgadzała się z Amy, nie kryje, że ją kochała. Wyraża swoją miłość do wszystkich członków grupy, podkreślając, że Amy była szczególnie bliska ich sercom. Jim w swoim najbardziej poruszającym przemówieniu wyraża żal, że Amy nie miała szansy na pełne życie, na studia i realizację swoich marzeń. Rick i Dale również dzielą się swoim smutkiem, wyrażając żal i tęsknotę za Amy. Kiedy wszyscy opuszczają miejsce pożegnania, Andrea pozostaje sama, nadal płacząc nad grobem swojej siostry. Tymczasem stan zdrowia Jima zaczyna się pogarszać. W rozmowie z Donną Jim wspomina szefa warsztatu, w którym pracował. Był on pierwszą osobą, którą widział przemieniającą się w zombie. Jim uważa, że miał szczęście, ponieważ jego szef przemienił się w ciągu zaledwie kilku godzin. Donna, próbując go pocieszyć, sugeruje, że może Jima nie spotka ten sam los. Po opuszczeniu namiotu Donna dzieli się swoimi obawami z Alenem, mówiąc, że stan Jima nie polepsza się. Przypomina, że żona Dale'a przemieniła się w ciągu pół dnia. Mimo to oboje żywią nadzieję, że Jim uniknie przemiany. W międzyczasie Rick, Carl i Shane udają się na polowanie. Carl, zauważając, że nie potrzebują tyle jedzenia, ponieważ Amy nie żyje, a Jim jest zbyt chory, by jeść, dzieli się swoją obserwacją z Rickiem. Shane z frustracją w głosie krzyczy na Ricka, że to nie jego wina. Rick z kolei odpowiada, że powinni byli opuścić obóz, kiedy mieli szansę. Shane, który uparcie wierzy w interwencję wojska, nie zgadza się z nim. Zrozpaczony Carl ucieka, a Rick rusza za nim. Tymczasem Dale próbuje pocieszyć Andreę, która jest zrozpaczona po stracie siostry. Donna, zaniepokojona stanem Jima, dzieli się z resztą grupy jego prośbą. Decydują się zabrać go do Atlanty i zostawiają pod drzewem. Jim z nadzieją w głosie mówi im, żeby go tam zostawili, bo w końcu ponownie spotka się ze swoją rodziną. Po wzruszającym pożegnaniu grupa odjeżdża. Następnego dnia Shane mówi Rickowi, aby przygotował się do polowania. Rick, chcąc porozmawiać z Shane'em, prosi Carla, aby został. Shane, nie mogąc powstrzymać frustracji, zaczyna krzyczeć na Ricka i uderza go. Lori, widząc to, uderza Shane'a, co powoduje, że ten załamuje się psychicznie i ucieka. Rick idzie za Shane'em, a Carl podąża za swoim ojcem. Zaniepokojony Dale pyta Lori, czy wszystko z nią w porządku. Ta odpowiada, że ich relacje już nigdy nie będą takie same. Rick dogania Shane'a, a ten zaczyna krzyczeć na Ricka, wyznając, że nie może już tak dalej żyć. Mówi o tym, jak zmieniła się cała sytuacja pomiędzy nim a Lori po powrocie jej męża. Twierdzi, że kobieta pokochałaby go, gdyby ten nie wrócił. Shane w akcie desperacji celuje w Ricka i już ma go zastrzelić, gdy nagle pojawia się Carl i strzela Shane'owi w szyję. Ten umiera, dławiąc się własną krwią. Komiks kończy się słowami Carla.
To nie to samo, co zabijanie umarłych, tato. Na co Rick odpowiada: nigdy nie powinno tak być, synu. Nigdy nie powinno.